z okazji kolejnej rocznicy przełamania międzyrzeckiego rejonu umocnionego przez 44. Brygadę Pancerną Armii Radzieckiej pod dowództwem pułkownika Gusakowskiego. Na pamiątkę tego wydarzenia, jak co roku w Pniewie i we Wsi Wysoka w dniu 31 stycznia 2016 roku odbył się kolejny, 13. rajd karabanowy. W godzinach rannych do Pniewa przybyły z całego kraju grupy rekonstrukcji historycznej. W tegorocznym rajdzie karabanowa udział wzięli także przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych z Niemiec. Uczestnicy przebrani w mundury i wyposażeni w broń oraz sprzęt bojowy z epoki wcielili się w żołnierzy obu armii walczących ze sobą w styczniu 1945 roku. W miejscu planowanej inscenizacji trwają ostatnie przygotowania. Uzbrajane są ładunki pirotechniczne, a dowódcy wydają ostatnie wytyczne swoim pododdziałom. Pomimo bardzo wiecznej styczniowej pogody do Pniewa przybyło nadspodziewanie dużo miłośników historii, militariów i fortyfikacji. Imprezę uświetniła obecność żołnierzy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, którzy prezentowali zwiedzającym swój sprzęt bojowy i wyposażenie. Tradycyjnie duże zainteresowanie wzbudzał kołowy transporter opancerzony Rosomak. W czasie, kiedy rozładowywano przywiezione na niskopodwoziowej naczepie czołg T-34 i trwały przygotowania do wyjazdu do Wsi Wysoka, o szczegóły rajdu karabanowa oraz najbliższe plany Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy pytamy dyrektora muzeum, pana Leszka Lisieckiego. Pan Leszek Lisiecki, dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rajd karabanowa po raz 13. Pogoda dopisała, trochę wieje, frekwencja również. Co w tym roku przygotowaliście mieszkańcom i turystom? Zaczynamy tak jak co roku, od przejazdu do miejscowości Wysoka. Złożymy kwiaty pod pomnikiem. Będziemy mogli wykąpać się w ciepłym jeziorze, ponieważ jest dosyć chłodno. Ciepłym, więc... czyli ile stopni? Nie mierzyliśmy, ale kolega się kąpał wczoraj, mówi, że jest wystarczająco woda ciepła. Także ciekawe doznanie. Ja niestety nie skorzystam, bo będę musiał wrócić tutaj i pomóc w organizacji tego widowiska batalistycznego, które będzie, myślę, dzisiaj bardzo ciekawe i naprawdę będzie się tutaj dużo działo na tym naszym polu walki. Na podstawie wpisów na mediach społecznościowych i innych portalach odnosi się wrażenie, że nie wszyscy rozumieją tę imprezę do końca. Mimo że Armia Radziecka wyzwoliła, to zarzuca się jej gloryfikowanie. Żołnierze nie tylko wyzwolili, niszczyli, palili, łupili, gwałcili. Co by pan ludziom tym odpowiedział na to? Jest to niezrozumienie idei. Sama nazwa rajdu funkcjonuje już u nas od wielu lat, także nie chcieliśmy zmieniać nazwy imprezy, która po prostu była wcześniej już realizowana tutaj. Zmieniła się jej formuła i tłumaczymy wszystkim, że to nie jest rajd gloryfikujący Armię Radziecką, tylko jest to rajd upamiętniający wyzwolenie ziem międzyrzeckich i pod tą formą podpisujemy się, tak? Co roku podkreślamy, że ani nie gloryfikujemy wojsk radzieckich, ani niemieckich, ponieważ rekonstruktorzy są i w mundurach niemieckich, i w radzieckich. Natomiast mamy na celu upamiętnienie wyzwolenia Międzyrzecza. Będzie można zwiedzić bunkry, kiedy nietoperze się obudzą ze snu zimowego. Są dwie trasy do zwiedzania, tak? Tak. Może coś więcej właśnie o tych trasach. Nasza trasa zorganizowana przez nasze muzeum jest trasą całoroczną, także możemy zwiedzać również teraz podziemia. W dniu dzisiaj udostępniliśmy obiekt 717 bez możliwości zwiedzania korytarzy. Chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie zorganizować bezpiecznego zwiedzania całości trasy podziemnej. Natomiast w pozostałe dni, wiadomo, w ograniczonym zakresie z uwagi właśnie na hibernujące nietoperze, natomiast trasa podziemna jest całoroczna, jest cały czas otwarta dla zwiedzających. A jak muzeum się promuje?
Muzeum promuje się w mediach społecznościowych, bierzemy udział w targach, dosyć głośno jest u nas w telewizji, w radiu, w internecie, także staramy się prowadzić dosyć te działania promocyjne nowocześnie, tak? Nie tylko przy pomocy gazet, chociaż oczywiście korzystamy również ze słowa drukowanego i takie działania typu reklama, artykuły sponsorowane również się pojawiają. Wiem, że poszerzacie też swoją ofertę turystyczną. Były inwestycje na obiekcie 717. Tak, były inwestycje, dużo się zmieniło, ale żeby w pełni to docenić, zapraszam do zwiedzania. Dziękuję, na pewno skorzystamy. Po inscenizacji otworzymy obiekt dla wszystkich chętnych i będzie można zobaczyć, co w tym roku udało nam się zrobić. Promocja jest skuteczna, czego dowodem jest nasz zeszłoroczny sukces. Odwiedziło nas ponad 49 tysięcy turystów, to jest wzrost o 20%, także myślę, że mamy się czym chwalić. Właśnie osiągnęliśmy to dzięki zmianom na trasie, dzięki inwestycjom, które cały czas, może nie za duże, ale jednak czynimy. Atrakcyjność trasy zdecydowanie się poprawiła. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo i turyści to docenili. Teraz naprawdę mamy nadzieję, że będzie dalszy wzrost liczby turystów i w końcu zacznie to przynosić chlubę nie tylko ziemi międzyrzeckiej, ale całemu województwu. Majówka na bunkrach będzie w tym roku? Będzie. Będzie i już teraz do niej się szykujemy. Wiem, że Muzeum Fortyfikacji Nietoperzy uczestniczy w Europejskiej Nocy Muzeów. Macie już plany? Mamy, ale teraz ich nie zdradzę. Myślę, że wszyscy będą zaskoczeni. Staramy się wprowadzać coraz to nowe pomysły w życie. Słuchamy tego, co osoby, które nas odwiedzają, mówią. I mam nadzieję, że uda się w tym roku sprostać oczekiwaniom odwiedzających. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. W styczniu 1945 roku wojska radzieckie znalazły się na przedpolu MRU. W nocy z 29 na 30 stycznia 1945 roku kolumna pojazdów 3 Batalionu Czołgów 44 Brygady Pancernej Gwardii niespodziewanie przebiła się w Kaławie przez umocnienia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i dzięki temu Rosjanie błyskawicznie znaleźli się poza linią umocnień. 44. Brygada Pancerna Armii Radzieckiej pod dowództwem pułkownika Gusakowskiego jako szpica wykonała nocny rajd w kierunku wsi Wysoka. Na swojej drodze czerwonoarmiści 3. Batalionu Czołgów mieli do pokonania pas umocnień. Trudno dziś ostatecznie ocenić, co spowodowało brak reakcji oddziału fortecznego. Mówi się o ciemnościach i mgle. Wiadomym jest, że bunkry były obsadzone słabo wyszkolonymi żołnierzami. Faktem jest, że gwardziści pokonali duży odcinek drogi jadąc w kolumnie. Kiedy niemiecka załoga w bunkrach opamiętała się, było już za późno. Rosjanie wdarli się w głąb obrony niemieckiej. 30 stycznia 1945 roku we wsi Wysoka doszło do wymiany ognia. Jedynym radzieckim żołnierzem, który poległ tego dnia, był major Karabanow. To na pamiątkę tego zdarzenia organizowane są coroczne rajdy do wsi Wysoka, których patronem został bohaterski major gwardii, który swój szlak bojowy zakończył w Wysokiej. Podczas spotkania przy pomniku w Wysokiej przypominane są wydarzenia, do jakich doszło w trakcie przełamywania rejonu umocnionego. Często są to ciekawostki dla tych, którzy pierwszy raz uczestniczą w rajdzie, a dla stałych bywalców jest to kolejne rocznicowe wspomnienie i przypomnienie losów majora Karabanowa. Obecnie mieszkańcy wsi wraz z uczestnikami rajdów u stóp pomnika stojącego w centrum miejscowości składają w rocznicę wyzwolenia ziemi międzyrzeckiej spod hitlerowskiej okupacji wiązanki kwiatów. Thank you.
Mieszkańców Wysokiej i przybyłych do wsi uczestników rajdu powitał burmistrz Międzyrzecza pan Remigiusz Lorenc. Następnie burmistrz wspólnie z panem Leszkiem Lisieckim, dyrektorem Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy, na pamiątkę rocznicy wyzwolenia ziemi międzyrzeckiej złożył u stóp pomnika wiązankę kwiatów. Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc. Witam. Dzień dobry. Rajd karabanowa po raz 13. Złożył pan przed chwilą kwiaty, ale to nie tylko impreza, impreza upamiętniająca przełamanie międzyrzeckiego rejonu umocnionego, to również promocja ziemi międzyrzeckiej. Tak, mamy szczególny obszar, który na swoim terenie ma przecież Międzyrzecki Rejon Umocnień. Tak? Jest to jeden z najbardziej znaczących obiektów militarnych, a data z 29 na 30 stycznia 1945 roku, kiedy 3 Batalion 44 Brygady pod dowództwem majora Aleksieja Karabanowa przeszedł przez Międzyrzecki Rejon Umocnień, to jest jak gdyby powodem i możliwością promowania właśnie tego obiektu i gminy Międzyrzecz w obszarze całej Polski. Mamy wielu fascynatów, którzy od wielu, wielu lat przyjeżdżają na te tereny i wiemy, że ma bardzo dobry to oddźwięk w kręgach militarzystów, osób, które cenią sobie historię II wojny światowej. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Po zakończeniu uroczystości we wsi Wysoka, uczestnicy rajdu w kolumnie powrócili do Pniewa, gdzie po kilkunastu minutach rozpoczęła się inscenizacja batalistyczna.
przebieg inscenizacji komentuje dr Łukasz Gładysiak ze Studia Historycznego Huzar. Dzieje się już po raz 13, także jest to impreza naprawdę z bardzo, bardzo dużą tradycją. Zresztą jeszcze wcześniej niż te 13 lat wstecz tutaj spotykali się miłośnicy historii, miłośnicy offroadu. Drodzy Państwo, historia, którą chcemy dzisiaj Państwu opowiedzieć, zaczyna się nie w styczniu 1945 roku, ale ona rozpoczęła walną ofensywę na całej szerokości ciągnącego się od Bałtyku aż do Bałkanów frontu wschodniego. W ten symboliczny sposób Rosjanie postanowili rozpocząć ostateczne uderzenie, które zakończyć się miało w Berlinie. W 1944 roku było wiadomo, że to właśnie Armia Czerwona wejdzie do stolicy III Rzeszy i w ten sposób dokona nie tylko symbolicznego, jak później miało się okazać, odwetu na stronie niemieckiej. Szanowni Państwo, widzą Państwo, jak na tym dość rozległym polum zostały zainstalowane dwa niewielkie posterunki niemieckie. Szanowni Państwo, to, że tutaj na podejściu do brzegu Odrzańskiego istniały fortyfikacje, było wiadomo już od lat 30. Budowano je po to, żeby chronić tego odcinka granicy. W roku 1945 oczywiście problem był nie w tym, że fortyfikacje nie były gotowe, ale problem był w tym, że nie było ich komu obsadzić. Do obsady schronów, między innymi w międzyrzeckim rejonie umocnionym, ale także na Wale Pomorskim, o który walczyła pierwsza armia Wojska Polskiego, kierowano bardzo często albo żołnierzy rozbitych jednostek, albo pododdziały zapasowe, bądź tak zwanego drugiego rzutu. W wielu miejscach łatano dziury, które powstały w linii frontu, używając jednostek folksturmu. Czym był ten folksturm? Otóż w październiku 1944 roku wydano dekret, aby wszyscy mężczyźni w Niemczech, bez wyjątku, którzy ukończyli 16 lat i nie osiągnęli wieku 60 lat, zgłosili się do wojska. Drodzy Państwo, widzą Państwo, jak w stronę pozycji niemieckich przesunęła się radziecka czołówka rozpoznawcza. Żołnierze folksturmu i nieliczni żołnierze Wehrmachtu, którzy obsadzili m.in. skłon Ringstadt 58C, czyli popularny Kobruch, nie spodziewali się, że Rosjanie mogą pojawić się tak szybko. Szanowni Państwo, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ze względu taktycznych wykonują ten manewr żołnierze Armii Czerwonej. Rozpoznanie bojem, czyli uderzenie na oślep, na stanowiska zlokalizowane przez pojedynczych zwiadowców, były standardową metodą prowadzenia zwiadu w tamtym okresie przez stronę radziecką. Oczywiście wiązało się to z pewnymi stratami, ale Rosjanie mogli sobie na to pozwolić. W przeciwieństwie do Niemców, u nich ani materiału ludzkiego, ani sprzętu nie brakowało. Widzą Państwo, jak na horyzoncie wyłania się na razie jeszcze mało widoczna postać żołnierza folksturmu prowadzącego rower. Mówiłem Państwu o tym, że w październiku 1944 roku utworzono pododdziały pospolitego ruszenia, pododdziały, które odpowiadały przed Ministerstwem Propagandy i Oświecenia Publicznego III Rzeszy, pododdziały, które miały za pomocą wszelkich możliwych środków bronić rdzennych terenów Niemiec, bardzo często własnych miejscowości, przed Armią Czerwoną. Tworząc te jednostki, Niemcy posłużyli się bardzo prostym kluczem. Otóż żołnierze pododdziału folksturmu, które tworzono co najwyżej do szczebla batalionu, rzadko kiedy, na przykład w Kołobrzegu taka sytuacja miała miejsce, grupowano z nich pułki, byli żołnierzami zebranymi z jednej miejscowości. Oni walczyli rzeczywiście o swoje gospodarstwa, o swoje domy. Widzą Państwo, jak rowerzysta, który wiezie słynny granatnik przeciwpancerny Panzerfaust, granatnik jednorazowego użytku, zbliża się do stanowisk niemieckich. Widzą Państwo, jak dramatyczna musiała być sytuacja w tamtym czasie jednostek III Rzeszy, że decydowali się na używanie aż tak improwizowanych środków bojowych. Ale drodzy Państwo, rowery były tym, czym można powiedzieć, pododdziały folksturmu stały. Nie było już sprzętu, żeby nasycać je czy to motocyklami, czy jakimikolwiek cięższymi pojazdami. Z rzadka była szansa do prowadzenia ciężarówek, dlatego pozostawały tylko i wyłącznie rowery.
Paradoksalnie pododdziały łowców czołgów na rowerach, czyli żołnierze wyposażeni właśnie w pancerfausty i pancerszeki, bardzo często zadawali straty w stronie radzieckiej czy w stronie polskiej, ale także zadawali straty na froncie zachodnim, bo i tam Volkssturm był tworzony, choćby ze względu na to, że doskonale znali teren walk. Tak jak mówiłem, ci żołnierze walczyli o własne gospodarstwa, o własne domy. Problem polegał na tym, że byli często niedoposażeni, byli często źle uzbrojeni, bądź wcale nie otrzymywali żadnego oręża, posługiwali się bronią myśliwską i zapasem amunicji, który mieli w domu. Jeśli ten zapas został zużyty, no to nie było już im czym walczyć. Widzą Państwo też, jak w stronę stanowisk obsadzonych przez Volkssturm przemieszcza się jeden z najbardziej znanych samochodów terenowych okresu II wojny światowej, czyli Volkswagen KDF, zwany też Kieberwagenem. Konstrukcja, która została opracowana tuż przed wybuchem II wojny światowej, pojazd, który upowszechnił się tak naprawdę od czasów kampanii roku 1941 w Związku Radzieckim i w zasadzie do końca wojny był podstawowym samochodem tego rodzaju używanym w pododdziałach niemieckich. Z pojazdu wysiada jeden z oficerów, który w otoczeniu żandarmerii polowej, kolejnej ciekawej, ale też znienawidzonej przez samych Niemców formacji, przybywa na stanowiska Volkssturmu. Żandarmi polowi w tamtym okresie mieli tylko jeden cel. Mieli powstrzymywać i karać grupa żołnierzy, którzy złożona z członków Wehrmachtu. Ku zdziwieniu wszystkich żołnierzy ciągną ostatni większy oręż, jaki pozostał im do walki. To armata przeciwpancerna ZIS-3 kalibru 76,2 mm. Armata ta była konstrukcją radziecką, była użytkowana przez Rosjan od roku 1943. Bardzo dobrze dawała radę w boju i bardzo dobrze sprawdzała się jako środek walki przeciwpancernej niemal z każdym rodzajem pojazdów bojowych III Rzeszy. Z tego względu zdobycze armaty ZIS-3 bardzo często trafiały wprost z oddziałów radzieckich do jednostek artylerii przeciwpancernej Wehrmachtu i Waffen-SS. Niemcy nazywali te działa trachbumami. Te działa, co ciekawe, mimo że radzieckiej konstrukcji, były przerzucane m.in. na front zachodni, na wale atlantyckim, słynnej linii umocnień, która broni się miała dostępu do północnej Francji. Instalowano całe stanowiska, całe baterie dział produkcji radzieckiej, m.in. takich właśnie, jak Państwo widzą, ZIS-ów 3. Pchanie tej armaty nie należało do najlżejszych zadań, zresztą, jak Państwo widzą, do tej czynności zaprzężony został nie tylko zwykle 5-osobowy skład działonu, ale także grenadierzy, którzy osłaniali stanowisko armaty. W normalnych warunkach tego rodzaju sprzęt był ciągniony albo przez pojazdy półgąsienicowe, albo przez samochody ciężarowe. Jednak w tym okresie, jeśli te środki transportu nie zostały zniszczone w toku walk, to bardzo często brakowało do nich paliwa. Niemców na tamtym etapie nie było stać na to, żeby porzucać sprawny sprzęt artyleryjski. Z tego względu decydowali się na tak desperackie kroki jak ręczne przetaczanie nawet na dużych odcinkach dział 76,2 mm, ale nie tylko. Przypomnę tylko, że te armaty także trafiły na podwozia samobieżne, m.in. słynne Mardery 3, jeśli Państwo kojarzą takie pojazdy, były uzbrojone właśnie w armaty 76,2 mm produkcji radzieckiej. Pojawienie się oddziału niemieckiego z armatą zaskoczyło żandarmów. Widzą Państwo, jak oficer prowadzący ten pododdział wita się z podoficerem żandarmerii polowej. Żandarmi wiedzą, że dalsze przepychanie na zaplecze tej armaty nie ma sensu. Będą starali się przekonać żołnierzy Wehrmachtu do zainstalowania pozycji obronnej w oparciu o Panzerwerka. Tam w środku kilkuosobowa załoga z Volkssturmu, widząc tak, można powiedzieć, łakomy kąsek, jak armata przeciwpancerna, na pewno nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby działo zostało zainstalowane na przedpolu bądź gdzieś w okolicy Kopuł. Problem polega jednak na tym, że do tej armaty obsługa nie ma amunicji. To jest kłopot, o którym oficer żandarmerii nie poinformował. Zapada decyzja, żeby działo wycofać w stronę Panzerwerka i tam zainstalować stanowiska obronne.
nagle gdzieś na zapleczu odzywają się pojedyncze wystrzały. To znak, że Rosjanie są już blisko. Lada moment można spodziewać się pojawienia kolejnego poddziału rozpoznawczego. Widzieli Państwo na początku widowiska śmiało poczynali sobie Rosjanie, podchodząc niemal pod stanowiska niemieckie. Efekty tego rozpoznania widzimy już teraz. W stronę pozycji niemieckich zaczynają strzeliwać się moździerze kalibru 80-120 mm. Wybuchają kolejne granaty. Obsługa Lisa-3 postanawia porzucić działo i udać się w stronę pancerwerków. Jeśli nie będą w stanie wejść do okopów, jeśli nie będą w stanie schronić się właśnie w tym dzielu obrowań, to przynajmniej obsadzą wykopane na prędce jeszcze 1944 roku transzeje na przedpolu. Żołnierze Wehrmachtu obsadzili okopy na przedpolu pancerwerka. Pojawia się kolejny pojazd, to Volkswagen 166 Schwimmwagen, amfibia, jeden z najlepszych samochodów terenowych okresu II wojny światowej. To znowu ślad kolejnego pododdziału, który wycofuje się, jak Państwo widzą, pierwszy z wcześniej opanowanych zwiadowcy Armii Czerwonej. Żołnierze charakterystycznych kolejnego poleczenia Wehrmachtu kierują się w stronę transzej przez pancerwerki. To nie pięknie znamy, że rozpoczyna się druga część boju, który właśnie, jak się zakończy, o tym przekonamy się już za moment. Wydaje się jednak, że żołnierze Wehrmachtu jeszcze próbują bronić się bardziej od stanowiska przez pole pancerwerki. Odzywają się też karabiny maszynowe w zapewne możliwe niemiecki kalibr 81 mm. Natarcie radzieckie zostało odparte, ale to nie koniec, bo gdzieś tam, zupełnie z innego kierunku, w stronę pozycji niemieckich przemieszcza się grupa zwiadowcza na amerykańskim samochodzie Willys Jeep. Szanowni Państwo, używanie przez Armię Czerwoną pojazdów pochodzenia amerykańskiego czy brytyjskiego nie było niczym dziwnym w tym okresie. Brała umowy pożyczki dzierżawy w ramach Lend-Lease Act od 2021 roku. Kilka strzałów w stronę stanowisk niemieckich, które używają ręcznego karabinu maszynowego DP-28 kalibru 7,62 mm. No i teraz już Rosjanie wiedzą, że tutaj, w tym odcinku frontu, przeciwnik po pierwsze jest rozproszony, po drugie nie dysponuje żadnym cięższym sprzętem. Jak Państwo widzą, nie odezwała się armata ZIS-3, bo tak jak mówiłem, raz, dwa, nie ma tej amunicji, a dwa, że obsługa nie chciała ryzykować życia broniąc tego działa. Co będzie dalej, za chwileczkę się przekonamy. Rosjanie, dokonując tego rozpoznania bojem, wracają do swoich sztabów i zdają relacje z tego, co zobaczyli. Za moment możemy spodziewać się skierowania w tą stronę zupełnie innych sił. Za chwilę pojawi się czołówka pancerna. Dla dowódcy czołgu, który dostrzegł w peryskopie kopuły pancerne, był to sygnał, że gdzieś tutaj mogą czaić się właśnie niemieckie działa. Dlatego nie decyduje się na razie ruszać dalej. Na razie będzie musiał wysądować, czy gdzieś w okolicy nie ma ukrytej baterii słynnych paków. Widzi naprzeciwko siebie armatę ZIS-3, która jednak ku zaskoczeniu Rosjan nie odzywa się. Czołg rusza naprzód. Widzimy, jak z krzaków, gdzieś z pomiędzy drzew, pojawiają się kolejni żołnierze w szynelach koloru szaro-kawowych. To żołnierze Armii Czerwonej, żołnierze pierwszego frontu białoruskiego, marszałka Georgija Żukowa. Czołg powoli zmierza w stronę stanowisk niemieckich. Piechota, osłaniając pojazd, przemieszcza się. Pancerzu, co już mówiłem, widzimy inżynierów. Żadna z armat, ani ZIS-3, ani żaden Panzerfaust nie decyduje się oddać strzału w stronę Rosjan. Niemcy żołnierze pozycjonowały ciało pancerne, którzy kryją się.
się za zębami słowa. W rękach jednego z nich tkwi HKL-3, mina magnetyczna, ładunek kumulacyjny, który był bardzo skuteczną bronią, ale miał jeden zasadniczy minus, żeby móc skutecznie go wykorzystać, należało podbić do samej maszyny i umieścić minę na pancerzu. Na razie, jeden z radzieckich pododdziałów zwiadowczych postanowił zajść po kulę z drugiej strony. W tym czasie pozostali Rosjanie zalegli. Niemcy czekają na dalszy rozwój wypadków. Ku zaskoczeniu czołg nie rusza. Nagle pada pierwszy strzał z strony kopuł. Załoga wstrzeliwuje się w niemieckie stanowisko. Okazuje się jednak, że zawiodły nie tylko dostawa amunicji, ale także zawiodła optyka. Nie ma jak wycofać armaty. W tej sytuacji bardzo często niemieccy artylerzyści decydowali się na celowanie tak zwane polufie, czyli partyzanci kierowali lufę wprost na cel, licząc na to, że pocisk w jakiś sposób trafi na taki duży obiekt, jak jest to T-34-85. Okazuje się jednak, że armatę całkowicie unieruchomiona. W tym czasie załoga, którą wsadza pancerwerka 717, nie decyduje się na żaden ostrzał tego pojazdu. Załoga próbuje przeczekać ten moment, przeczekać przemieszczenie się czołgu T-34-85, może próba wyjścia na tył i skorzystania z tak zwanych martwych stref po to, żeby gdzieś tam skutecznie radzić ten pojazd przy użyciu pancerzy. Dowódca czołgu decyduje się wykonać manewr w kierunku stanowisk niemieckich. W tym momencie odzywa się MG-34. Rosjanie czerpią łatwo z czasów pierwszej wojny światowej. Rozpoczynają brutalne natarcie w stronę gdzieś tu za zębami smoka kryją się, będą
obaj łowcy czołgów. Obaj żołnierze, którzy całkowicie wrócili w stronę T-34-85 giną. Grenadierzy jeszcze na skrzydła próbują odciągnąć. Między innymi na liczbę 22 mm. Swoje pododdziały straty ponoszą nie tylko Niemcy, ale także atakujący żołnierze Armii Czerwonej. Tak jak mówiłem, strona niemiecka nie mogła sobie pozwolić na to, żeby takie działania podejmować, dlatego jak najbardziej. Nie liczył się w tym momencie, kiedy kończyło i tak jak mówiłem, zawieszenie czerwonego sztandaru. Ale zanim do tego dojdzie, trzeba przełamać linię pozycyjną, prawą ruską. Trzeba przejrzeć się w kierunku, który w kierunku skrzyna, później ruszyć dalej w stronę Niemiec. Zanim jednak do tego dojdzie do naszej konfrontacji na dystansie z użyciem niemieckiej granaty, próbują bronić gdzieś tam spowolnić uderzenie. Także bateria strony radzieckiej jest zdecydowana. Widzę Państwa, jak na zawodzie pojawia się upis sanitariusza. Trzeba udzielić pomocy radnej. Trzeba ściągnąć tych, którzy jeszcze będą mogli walczyć. Kolejni Niemcy trafiali pociskami z broni lecznej. Idą pod radziecki krzykiem pogania swoich towarzyszy. Rosjanie są coraz bliżej, dochodzi do walki wręcz. To oczywiście nie ma już najmniejszego celu. To nie ma już zdecydowana. Żołnierze w kombinezonach tytułanego w słynnych demokratikach, czyli w bakianych kurkach, które stały się razem z szeregami z Kibon Armii Czerwonej, przesuwają się naprzód. Widzą Państwo wśród żołnierzy Armii Czerwonej jednego z żołnierzy pododdziału szturmu ubranego w pancerz. Pancerz niczym średniowieczna zbroja osłaniał właśnie żołnierzy tego rodzaju jednostek przed m.in. odłamkami i rykoszetami. W tym momencie dla Niemców sprawa jest już przegrana. Nie ma szans odeprzeć zaparcia niemieckiego, kiedy przeciwnika jest tak dużo. Mimo że Rosjanie stracili w tych walkach czołg, mimo że nie ma możliwości pokonania kolejnych punktów pancernych, piechota zdobywa kolejne punkty oporu niemieckiego. Za chwilę Niemcy mogą do Rikszlanda 50. Za chwilę zdobędą ostatni punkt tej części frontu. Jeszcze gdzieś tam odzywają się słynne Mosiny. Jeszcze słychać pojedyncze wystrzały z pistoletów maszynowych. Jeszcze słychać, jak gdzieś próbują postawić opór Niemcy, ale bitwa jest przegrana. Czerwony sztandar za chwilę powiewać będzie nad zdobytym Tobrukiem. Za chwilę powiewać będzie nad kolejnym punktem, którego Niemcom nie udało się utrzymać. Rosjanie, pierwszy front białoruski marszałka Georgija Żukowa rusza dalej na zachód, rusza w stronę Odry, by po jej sforcowaniu
doprowadzić do ostatecznego uderzenia w stronę Berlina. Szanowni Państwo, tym akcentem kończymy to widowisko, kończymy tą część batalistyczną rajdu karawanowa. Szanowni Państwo, myślę, że warto nagrodzić brawami, no tak jak mówiłem, 100 osób, które przyjechały do nas z Polski i z Niemiec. Rekonstruktorzy z kilkunastu grup, rekonstruktorzy i często osoby, które pojedynczo zdecydowały się nam towarzyszyć już od piątku, żeby przypomnieć w formie tej wspaniałej lekcji żywej historii, przypomnieć to, co działo się w 1945 roku na ziemi łódzkiej, na odcinku międzyrzeckim frontu wschodniego. Jest ze mną dr Łukasz Gładysiak ze Studio Historycznego Huzar. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan współautorem dzisiejszego scenariusza do bitwy. Tak, jestem współautorem razem z kolegą Marcinem Biekiszem z grupy Die Fünfte Jäger, Dywizjon Zgorzowa Wielkopolskiego. Doszliśmy do wniosku, że chcemy tym razem pokazać wymyślony epizod, ale jak najbardziej oparty o realia, które miały miejsce na froncie wschodnim w 1945 roku. Stąd taka propozycja. Rok temu odtwarzaliśmy wiernie wydarzenia na pancerwerku 717. Teraz chcieliśmy pokazać coś innego, choćby dlatego, że było nas więcej. Byliście autorami, a żołnierze sami się przygotowywali. Tak, to jest niesamowite i z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować też setce ludzi, która przyjechała z całej Polski i była świetnie przygotowana. Zresztą jak zawsze, bo tak naprawdę współpracujemy z pewnym katalogiem grup rekonstrukcyjnych z całego kraju. No i zawsze jesteśmy bardzo zadowoleni z ich przygotowania, zarówno merytorycznego, tego jak wyglądają, ale przede wszystkim z tego jak się zachowują, bo bez nich tak naprawdę taka żywa lekcja historii nie byłaby możliwa. Scenariusz generalnie nie jest wierną relacją działań bojowych, jakie miały tutaj miejsce. Nie jest wierną relacją, zrobiliśmy to trochę z rozmysłem. Korzystając z tych fenomenalnych obiektów, z pancerwerku, z zębów smoka, chcieliśmy pokazać coś, co będzie przede wszystkim bliżej ludzi, bo pole bitwy względem tego, co było rok temu, czy w edycjach poprzednich, postaraliśmy się skrócić, zmniejszyć po to, żeby uczestnicy inscenizacji byli bliżej publiczności. Mam nadzieję, że nam się to udało, ale to też wymuszało na nas pewne zmiany, jeśli chodzi o scenariusz. Natomiast odwołaliśmy się do takich motywów, które tutaj na ziemi lubuskiej były jak najbardziej obecne w 1945 roku. Mieliśmy rozbite jednostki Wehrmachtu, mieliśmy też żołnierzy Volkssturmu, no i oczywiście nacierającą w pieriot Armię Czerwoną z czołgiem T-34, czyli to, co wszystko było pod koniec II wojny światowej właśnie w tej części frontu. Właśnie, były pojazdy. Jakie? Mieliśmy czołg średni T-34-85, samochód terenowy Willys, samochód terenowy Kiebelwagen i Schwimmwagen. Dwa pojazdy, które przyjechały do nas z Niemiec, bo to też warto podkreślić. No i oczywiście ludzie z bronią ręczną, broń hukowa, filmowa, wykorzystywana m.in. w znanych polskich produkcjach filmowych, którą dostarczyła szczecińska firma STG Maciej Wyszkowski, która też jest obecna na rajdzie karabanowa od kilku lat. Także te pojazdy miały wprowadzić nas w pewną atmosferę wydarzeń, ale oczywiście były tak wykorzystywane, jak wykorzystywano je w czasie walk w 1945 roku. Rekonstrukcja działań bojowych to także kwestia zachowania bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne.
Cały czas nie zapominamy o tym, że oprócz tego waloru edukacyjnego czy promującego historię najnowszą, jakie niesie ze sobą taka forma przedstawiania właśnie tej historii, czyli widowiska batalistyczne, musimy pamiętać o tym, że no, musimy wszyscy powrócić do domu, musi być bezpiecznie, nikomu nie może stać się krzywda. Na szczęście no, tutaj bez zarzutów, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego terenu, bardzo dobrze spisali się pirotechnicy, zresztą to też profesjonalna firma z Gorzowa Wielkopolskiego. Także rzeczywiście to bezpieczeństwo jest ważne, ale też uczulamy, ostrzegamy publiczność, no i też chciałbym podziękować za to, że cała publiczność tak się wspaniale zastosowała do tego, co mówimy, bo to się nieczęsto tak naprawdę zdarza. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest ze mną pani Natalia Kurek. Dzień dobry. Brała pani udział w bitwie? Tak, jak najbardziej brałam udział w bitwie dzisiejszej, inscenizacji, która miała miejsce. Jako sanitariuszka służyłam pomocą poległym żołnierzom, którzy niektórzy polegli na bitwie podczas dzisiejszej inscenizacji. Członkinią jakiej grupy rekonstrukcyjnej pani jest? Członkinią grupy rekonstrukcyjnej GRH-3945 Polkowic i okolic Głogów, Lubin i okoliczne wioski. To jest pasja czy coś poważniejszego w pani przypadku? Jest to pasja, również wiąże z tym poważniejsze plany. Czy grupa specjalizuje się w jakimś okresie historycznym, a może w rodzaju wojsk? Grupa w okresie między okresem 39 a 45, ale bierzemy też również na zaproszenia w innych okresach udział, jeżeli nas zapraszają inne grupy rekonstrukcyjne. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, do widzenia. Panowie Radosław Sochacki i pan Zbigniew Baldy. Panowie brali udział w dzisiejszej rekonstrukcji. Dokładnie inscenizacji, także odtwarzaliśmy obronę 45. Taki temat, że tak powiem, dość ogólny. Jednak dzisiaj pokazaliśmy tutaj zebranym widzom... A przepraszam, pan poległy czy nie? No niestety tak. Niestety tak. Także broniliśmy, że tak powiem, naszych pozycji tutaj do ostatniego żołnierza. Kolega tutaj odtwarzał jednostki, że tak powiem, pomocnicze niemieckiego Volkssturmu, czyli pospolitego ruszenia, które miało, że tak powiem, wesprzeć oddziały regularne. Ja odtwarzałem tutaj akurat dowódcę żandarmerii polowej, czyli jednostki, która no, powstrzymywała żołnierzy przed ucieczką, tak, z pola walki. Ogólnie scenariusz, że tak powiem, był podzielony na kilka faz, które mam nadzieję, no, tutaj też widzom się podobały. Było dość dużo pirotechniki, także mówię, no moja grupa rokrocznie, że tak powiem, przygotowuje tutaj te inscenizacje, tak? Jesteśmy z Gorzowa, to jest grupa... Właśnie chciałam zapytać, członkami jakiej grupy panowie? Piąta Dywizja Jäger, dokładnie to jest Die 5. Jägerdivision, tak, że to tak z niemiecka. Także odtwarzamy akurat jednostki Wehrmachtu, ale także Armię Wojska Polskiego, Armię Czerwoną. No i jeździmy właściwie tutaj województwo lubuskie, zachodniopomorskie, właściwie cała Polska, tak? Także no, to jest, że tak powiem, hobby, pasja, jak to nazwać jeszcze, niegroźny wariat. Tak, dokładnie. Także. A od jak dawna panowie są w tej grupie rekonstrukcyjnej? No, grupa jest już, że tak powiem, 5 lat istnieje, no ale tutaj no, rekonstrukcja to jest no, pasja już lat naście, tak? Bo samo mundurowanie, czy w ogóle przygotowanie, no to jest, no to są niestety, no koszta są duże, tak? Żeby wyglądać tak, żeby to pokazać komuś, że to tak fajnie wyglądało. Także... I wszystko z własnych pieniędzy. No niestety, niestety tak, no bo to, no za pasję się płaci.
Czy na tego typu działaniach można zarobić? Czy to jest dla zarobku, czy dla przyjemności? No zdecydowanie to jest dla przyjemności, to jest dla satysfakcji spotkania się z naszymi też przyjaciółmi, kolegami z innych grup, wymiana doświadczeń. No to właściwie tutaj, to mówię, no kosztów nikt nie liczy, tak? Przyjeżdżamy też do naszych przyjaciół, do pana dyrektora, którego też pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za zaproszenie. No on właściwie, że tak powiem, funduje nam jakiś poczęstunek. No i to jest tyle. My mu przygotowujemy za to, że tak powiem, inscenizację. A jak się ma sprawa z kobietami? Bo macie kobiety, tak? Tak, chociaż dzisiaj mówię, akurat po stronie niemieckiej nie było, bo to są przeważnie służby pomocnicze lub też sanitariuszki. Czy też kancelistki, ale tutaj u kolegów po stronie radzieckiej oczywiście walczyły w oddziałach, nawet zwiadu tutaj widziałem, także jak najbardziej panie są też mile widziane. A zdarza się tak, że grupa walczy przeciwko sobie? Tak. Dzielicie się? Tak, tak. Ale to wiadomo, to jest walka oczywiście w sensie tutaj no, pokazania pod kątem aktorskim, oczywiście wiadomo, po walce jesteśmy przyjaciółmi, to niczego nie zmienia, tak? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Międzyrzecki rejon umocniony to niemiecka linia fortyfikacyjna, która została wybudowana w latach 30. XX wieku na ówczesnej granicy z Polską, obecnie województwo lubuskie. Jej zasadniczym zadaniem była obrona Berlina przed niespodziewanym atakiem Wojska Polskiego. Pierwowzorem była słynna francuska linia Maginota. I chociaż budowa nie została nigdy dokończona, to MRU był najnowocześniejszą fortyfikacją okresu międzywojennego. Międzyrzecki rejon umocniony zajmuje powierzchnią około 8000 km2. Podziemne korytarze i tunele ciągną się na długości około 30 km i głębokości 40 metrów. Pas tych umocnień rozciąga się od miejscowości Kursko poprzez Kęszyce, Nietoperek, Kaławę, Wysoką do Boryszyna i jeziora Paklicko-Wielkie. Zasadniczym elementem fortyfikacyjnym umocnień są żelbetonowe schrony bojowe ze stalowymi kopułami, tak zwane pancerwerki. Posiadają one dwie kondygnacje. W górnej znajdują się pomieszczenia bojowe z bronią maszynową, miotaczem ognia i moździerzem. W dolnej kuchnie urządzenia techniczne i wentylacyjne. Kopuły pancerwerków o ciężarze około 50 ton i grubości pancerza od 25 do 35 cm wytrzymałe były na uderzenia pocisków o kalibrze do 220 mm. Główny tunel umocnień umożliwiał ruch kolejki wąskotorowej. Do bezkolizyjnego ruchu służyły stacje kolejowe z rozjazdami. Grubość ścian tunelu głównego i tuneli bocznych wynosi 0,5 metra. Cały system podziemnych korytarzy posiadał skutecznie działające odwodnienie grawitacyjne. W części nadziemnej umocnień wybudowane były zapory przeciwpancerne, tak zwane zęby smoka. Obecnie MRU to około 100 obiektów bojowych, z czego 21 połączonych jest wspólnymi tunelami. Do systemu obronnego zaliczyć także należy 10 mostów zwodzonych oraz kilkadziesiąt różnych obiektów hydrotechnicznych. Całość rozciąga się na długości około 80 km. Tradycyjnie w dniu, kiedy odbywa się rajd, organizatorzy umożliwiają darmowe zwiedzanie bunkra numer 717, gdzie w podziemiach wyeksponowany jest sprzęt, militaria i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. Podobnie jak w ubiegłych latach, dużym powodzeniem cieszyła się mała drezyna poruszająca się po torowisku w podziemnym tunelu. Członkami jakiej grupy rekonstrukcyjnej jesteście? Towarzystwa Historycznego Wiktoria. Skąd? Przyjechaliśmy z Polkowic. O, kawał drogi, mamy ponad 100 km.
Braliście udział w bitwie? No wszyscy? Tak, jak widać. Wszyscy. Jak tak? Ja widzę, że pan ranny jest. A, to zawsze, pechowa ręka. Zawsze z nią dostaję, także niestety. Ale najważniejsze to jest to, kolega jest praworęczny, żeby do przeładowania to wiadomo prawą problemu. Ręką, to tylko se podtrzymuje i nie ma problemu z tą tak ręką. Jest. To jest hobby czy coś, hobby, czy coś poważniejszego? I zarówno hobby, jak i chęć szerzenia historii, pokazania tej historii dzieciakom i ludziom w taki sposób, żeby byli nią zainteresowani. A jak długo pani jest w grupie? Dzisiaj nam stuka 2 latka właśnie, odkąd pierwszy raz spotkaliśmy się, co prawda nie w tym składzie, ale na rekonstrukcji równo 2 lata temu pierwszy raz wspólnie uczestniczyliśmy też w walkach. I tak od 2 lat razem pracujemy. I dobrze wam się współpracuje? Oczywiście, że tak. Ja w sumie brałam udział jako pierwszy raz i naprawdę takie emocje nie da się opisać. Pan wie, znaczy właśnie kto zaraził panią? Koledzy. Ci koledzy macie taką moc? Oczywiście pasja i zaangażowanie, no i zainteresowanie w kierunku właśnie militariów, historią, tak. No po prostu to wszystko wpływa na to, że człowiek no, chciałby przyjeżdżać na takie wypady, spotkania, pokazać tą historię w jakiś taki właśnie sposób. No i to, że to tak wpływa na właśnie na człowieka, że oby dalej, żeby kogoś zainteresować tym właśnie. A oprócz właśnie tej wiedzy książkowej, jakieś ćwiczenia, manewry? Jak najbardziej. Zdarza nam się brać udział w ćwiczeniach, które mają doskonalić nasze umiejętności, nawiązywać do musztry, jak to wyglądało wtedy. No oprócz tego prowadzimy też zajęcia różne właśnie z pokazywania czy z nauki historii, dzięki czemu ludzie mogą dotknąć, zobaczyć, jak to wygląda, poczuć. To jest zupełnie inaczej niż właśnie czytać książkę czy być na lekcji w szkole, a zupełnie inaczej spotkać się z kimś, kto opowie o tym, poza tym no, da do ręki karabin, czy można przymierzyć hełm, czy coś takiego, fragment munduru zobaczyć. Także to jest zupełnie inna rzecz. Kobiety traktowane są z taryfą ulgową, czy nie? Nie ma. Absolutnie nie. Nie, jeśli walczymy, to walczymy na równi. Jeśli idziemy w służbie medycznej, no to po prostu wspomagamy rannych. Zależy, jaka nam rola przypadnie. Ale nie ma taryfy ulgowej. A dzisiaj dużo pracy jako sanitariuszki, czy nie? Nie jako sanitariuszki. Dzisiaj walczyłyśmy z mężczyznami, więc było dużo pracy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rajdowi Karabanowa od kilku lat towarzyszą kolejne edycje rajdu 4x4 pod hasłem Odkrywamy Lubuskie, podczas którego właściciele aut terenowych pokonują trasę lubuskiego szlaku fortyfikacji. Ciekawym uzupełnieniem tegorocznej imprezy był pokaz fotografii Józefa Rybickiego ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ukazujących obrazy walk toczonych przez jednostki Wojska Polskiego podczas zdobywania umocnień wału pomorskiego. Natomiast przysłowiową wisienką na torcie była prelekcja historyczna pod tytułem Umundurowanie i wyposażenie indywidualne stron walczących na ziemi lubuskiej w 1945 roku, którą poprowadził dr Łukasz Gładysiak.
zbiór fotografii z kolekcji, którą zabezpieczył w liczbie paru tysięcy sztuk Józef Rybicki, fotoreporter 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Natomiast te zdjęcia są o tyle unikatowe, że one dokumentują pewne ważne epizody na szlaku 4. Dywizji. Także rzeczywiście jest to wspaniały materiał źródłowy, jeśli chodzi o tak zwanych Kilińszczaków. Pokazujemy to Państwu po to, że te zdjęcia nigdy w takim bloku razem nie były nigdzie prezentowane. One się pojawiają i w internecie, i w publikacjach pojedynczo. Część z tych zdjęć jest znana, część z tych zdjęć tak naprawdę, gdyby nie ta prezentacja, pewnie do tej pory nie byłaby gdzieś tam pokazywana. Także zwracam na to uwagę. Natomiast chciałbym teraz dwa słowa powiedzieć o tym, co Państwo widzieliście w czasie naszej bitwy, mówiąc w cudzysłowie, ale też przede wszystkim w co, czy jak przygotowani przyjechali nasi koledzy, którzy wzięli udział w tejże bitwie. Wiadomo, jak się mówi, prawda czasu, prawda ekranu, tak? To, co jest w regulaminach, nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w tym, co spotykamy na linii frontu, zwłaszcza w jednostkach pierwszorzutowych, czyli takich, które no, same muszą w pewnym sensie siebie doposażać, no bo cały czas są w natarciu, cały czas są w szpicy. No to doskonale widzimy przede wszystkim po jednostkach Armii Czerwonej, czy po jednostkach 1 Armii Wojska Polskiego, zresztą 2 Armii Wojska Polskiego również, ponieważ żołnierze, wyczerpując pewne swoje zapasy, gubiąc bądź odrzucając sprzęt, bo musimy być świadomi tego, że no w momencie, kiedy zaczynamy maszerować, jeśli ktoś z Państwa się zajmuje jakimiś marszami długodystansowymi i tak dalej, to wie, że w chwili, kiedy startujemy, wydaje nam się, że wszystko, co mamy na sobie, jest nam absolutnie niezbędne, potrzebne i generalnie rzecz biorąc, bez tego się nie da. Natomiast im dalej idziemy, tym każdy, nawet gram, tak, każda... Podczas prelekcji dr Gładysiak, nawiązując do inscenizacji batalistycznej, w ciekawy sposób opowiedział o mundurach i wyposażeniu żołnierzy Armii Niemieckiej i Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej. Mundury prezentowali członkowie poszczególnych grup rekonstrukcyjnych. Była to piękna i merytoryczna lekcja historii. Prezentacja i prelekcja były ostatnimi punktami programu tegorocznego 13. Rajdu Karabanowa.